Telewizja w Polsce.pl. To są gorące pytania. Edyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie na reformie wymiaru sprawiedliwości. Skupimy się w tym punkcie naszego programu. Pytać będziemy, czy owa reforma sądów łamie praworządność, jak zarzuca niejednokrotnie Komisja Europejska, jak zarzucają europarlamentarzyści. W tygodniku Sieci na początek polecamy rozmowę ze Zbigniewem Ziobro, czyli właśnie ministrem sprawiedliwości, który między innymi na takie i podobne pytania odpowiada. Jeden z cytatów, który teraz na początek państwu zaprezentujemy, brzmi tak. Pytanie od Jacka i Michała Karnowskich. My wciąż nie możemy dokończyć reformy wymiaru sprawiedliwości. Często można usłyszeć, niech minister Ziobro dokończy reformę. Później mówi innym, jak prowadzić politykę, to oczywiście w nawiązaniu do wcześniejszych pytań, ale my na reformie wymiaru sprawiedliwości się skupiamy w tym punkcie programu. Minister Ziobro odpowiada, po objęciu urzędu premier Morawiecki przekonał większość obozu, że dogada się z unijnym komisarzem Fransem Timmermansem. My byliśmy temu przeciwni, uznając, że Timmermans nas oszuka i ukradnie nam cenny czas na dokończenie reform. Zachowaliśmy się jednak lojalnie na wiele miesięcy, zmiany w sądownictwie zostały wstrzymane. W tym czasie w ramach negocjacji z Brukselą aż trzykrotnie ustawy sądowe były zmieniane przez kancelarię premiera bez udziału Ministerstwa Sprawiedliwości, co nigdy wcześniej się nie wydarzyło. Finał znamy. Unia nie tylko się nie wycofała, lecz zaostrzyła atak. Środowisko sędziowskiej kasty, jak samo się nazywa, dostało skrzydeł, a premier złożył wizytę pani Małgorzacie Gersdorf, o której my z kolei wówczas mówiliśmy, że nie jest prezesem Sądu Najwyższego. Tu na chwilę się zatrzymamy. Będziemy mówić o historii walki o reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce z panią wiceminister sprawiedliwości Anną Dalkowską, którą serdecznie witamy. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Historia jakby tej walki, o której mówię, walki z Komisją Europejską o reformę wymiaru sprawiedliwości, czy też może walkę z przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest dosyć długa. Jak wygląda ta sytuacja prawna na dzisiaj? Pani się właśnie tym zajmuje. Tak, rzeczywiście zajmuję się szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości, organizacją wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zapoczątkowana w 2017, a nawet jeszcze i wcześniej, reforma wymiaru sprawiedliwości została niestety w dużej części zahamowana przez toczące się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej między innymi sprawy dotyczące szeroko rozumianego pojęcia praworządności. To pojęcie praworządności, które ma swoje źródło w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej, ma wymiar uniwersalny. Zatem w każdym z państw członkowskich jest on postrzegany i rozumiany w taki sposób, że zapewnia państwom członkowskim autonomię, gdy chodzi o organizację wymiaru sprawiedliwości, przy założeniu oczywiście akceptacji ogólnych wartości wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. No właśnie, tu wejdę w słowo, bo tu się rozbijamy o to clue sprawy, prawda? Jakby kompetencja jest nasza, każdego kraju członkowskiego, ale jeżeli łamie to te główne zasady, no to czy Komisja Europejska wówczas może interweniować? Teoretycznie rzecz biorąc, jeżeli państwo członkowskie łamałoby zasady wynikające z Traktatu Unii Europejskiej, Komisja Europejska mogłaby interweniować, ale proszę zwrócić uwagę, że w tych sprawach, w których jesteśmy uczestnikami przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, niejednokrotnie Komisja Europejska prezentuje stanowisko zbieżne z stanowiskiem Polski. Tak było chociażby w ostatniej ze spraw, gdzie Trybunał ogłosił wyrok 2 marca, w której Komisja Europejska stwierdziła, że nie ma w przepisach prawa unijnego ogólnego wymogu, aby w procedurze nominacyjnej sędziów zapewniona została skuteczna ochrona sądowa. W tym kontekście stanowisko Polski było zbieżne ze stanowiskiem Komisji Europejskiej. Jak ta sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o liczbę takich spraw, o liczbę tych spraw przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w których my musimy zabierać głos jako strona polska? Tych spraw przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest co najmniej kilka. Myślę, że w tej chwili to będzie około 8, które są jeszcze nie zakończone. Część z tych spraw została już zakończona głośnymi wyrokami, chociażby z listopada 2019 roku, gdzie Trybunał w sprawie AK sformułował ogólny standard niezależności sądów i niezawisłości sędziów, który ma swoje zastosowanie nie tylko w sprawach polskich, tylko również, a może nawet i przede wszystkim w każdym z państw członkowskich.
Na gruncie tego wyroku zostały sformułowane pytania prejudycjalne nie tylko pochodzące od sądów odsyłających w Polsce, ale także od sądów innych państw członkowskich, w tym na przykład z sądu niemieckiego, gdzie sędziowie wprost pytają się, czy sposób ukształtowania i procesu nominacyjnego sędziów niemieckich odpowiada standardom zaprezentowanym przez TSUE w wspomnianym wyroku. Mm-hmm. Ten standard, dodam jeszcze, należy stosować oceny niezależności, nie tylko gdy chodzi o ostatnie reformy, które miały miejsce w Polsce, ale należy go stosować do wszystkich sędziów, którzy zostali powołani w Polsce w różnych bardzo procesach nominacyjnych, także tych powołanych jeszcze za czasów państwa komunistycznego przez Radę Państwa. O tym świadczy pytanie prejudycjalne zadane przez Sąd Najwyższy, w którym sąd ten pyta się, czy te standardy określone przez TSUE mogą zostać zrealizowane i były zrealizowane w przypadku tamtych sędziów. Mm-hmm. Panie minister, to, co często podkreślają krytycy reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, to jest to, że faktycznie istnieją podobieństwa, jeżeli spojrzymy na Niemcy, to o czym pani mówi, ale Polska, czy tutaj ściślej padają ataki, zarzuty pod adresem prokuratora generalnego, upolitycznienia stanowiska, jednocześnie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, że Polska wybrała te najgorsze cechy wymiaru sprawiedliwości, czy niemieckiego, czy z innych krajów, i stworzyła takiego Frankensteina. Znamy, pamiętamy to określenie Frankensteina, czyli wymiar sprawiedliwości z bardzo złymi praktykami. Czy pani by się z tym zgodziła? Jak to wygląda w praktyce i realnie? Absolutnie nie mogę podzielić stanowiska, iż jakiekolwiek rozwiązania polskie odbiegają od standardów praworządności, które są przyjęte jako jedna z podstawowych wartości Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że każde państwo członkowskie w sposób autonomiczny ma prawo zorganizować wymiar sprawiedliwości w Polsce. Te rozwiązania, które my przyjęliśmy, gdy chodzi przede wszystkim o sposób wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, bo zapewne o tym tutaj przede wszystkim jest mowa, nie odbiegają w żadnej mierze od innych regulacji państw członkowskich. Proszę zwrócić uwagę, że są takie kraje w Europie, gdzie w ogóle nie ma takich rad sądownictwa, a sędziowie są powoływani przez organy władzy wykonawczej. I tutaj w tym zakresie Trybunał stwierdził, w przypadku Niemiec, o tym jest mowa, że taki sposób ukształtowania tej procedury w żadnej mierze nie narusza jakichkolwiek standardów praworządności. Tym bardziej w Polsce Krajowa Rada Sądownictwa, która otrzymała legitymację tak naprawdę obywatelską, ponieważ kandydaci, sędziowie wybierani do KRS-u legitymować się powinni albo mandatem minimum 2000 poparcia obywatelskiego, lub też poparciem minimum 25 sędziów, są jednak wybierani przez parlament, który ma mandat powszechnych wyborach parlamentarnych uzyskanych. W związku z tym te standardy, które przyjęliśmy, jeśli chodzi o sposób wyboru sędziów do KRS-u, są najbardziej transparentne i najbardziej przejrzyste w 30-letniej historii funkcjonowania tej instytucji. Zwracam uwagę również na to, że posiedzenia są jawne, są one transmitowane, wszystkie uchwały są zaskarżalne, są uzasadniane, w związku z tym, co oczywiście nie było standardem do roku 2009, te uchwały nie podlegały ani uzasadnieniu, ani zaskarżeniu. Zatem ten model, który przyjęliśmy, jest najbardziej praworządny i transparentny dotychczasowym w historii tego organu. Panie minister, to dlaczego tak trudno te słowa powtórzyć na arenie międzynarodowej? Dlaczego tak trudno udowodnić polską rację? Dlaczego te sprawy tak długo trwają i cały czas o nich rozmawiamy? Pani redaktor, ja oczywiście reprezentując Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wielokrotnie to powtarzałam i mam takie wrażenie, że członkowie tego Trybunału wykazują zrozumienie, gdy chodzi o polską argumentację. Zwracam uwagę, że te wyroki, które zapadają przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie kwestionują w żaden sposób standardów praworządności wprowadzonych w Polsce. Nie kwestionują one niezależności Krajowej Rady Sądownictwa, nie kwestionują również powołań sędziowskich dokonywanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał mówi tylko w ten sposób, że w konkretnej indywidualnej sprawie sąd odsyłający ma zbadać standardy niezawisłości według określonych obiektywnych kryteriów, które trzeba sprawdzić już po akcie powołania przez prezydenta. Czyli innymi słowy, ten standard niezawisłości, niezależności oceniać powinniśmy w każdej indywidualnej sprawie, w każdym indywidualnym przypadku.
W żadnym razie Trybunał nie stwierdził, jakoby sędziowie w Polsce nie spełniali standardów niezawisłości, jakoby Krajowa Rada Sądownictwa nie spełniała standardów niezależności i nie zakwestionował również powołań prezydenckich. Mm-hmm. O tym należy pamiętać. Inną rzeczą jest oczywiście interpretacja tych wyroków dokonywana już tutaj przez przedstawicieli różnych środowisk w Polsce. No właśnie, przedstawiciele różnych środowisk w Polsce, tego szukam właśnie w dzisiejszym wydaniu tygodnika Newsweek, bo z Igorem Tuleją, sędzią, spotkał się redaktor naczelny tygodnika Tomasz Lis i tam padło takie zdanie: Igor Tuleja czuje się prześladowany przez Zbigniewa Ziobro i mówi w ten sposób: należy zapamiętać nazwiska sędziów, którzy dzisiaj popierają atakowanie innych sędziów, należy zapamiętać ich nazwiska po to, by gdzieś później nie wypłynęli. Czyli ten podział w środowisku sędziowskim, mówiliśmy też o sposobie wybierania sędziów do KRS, to między innymi z tego się bierze, jest bardzo głęboki. Czy to jest niepokojące zjawisko? Oczywiście podział wśród sędziów jest niepokojącym zjawiskiem. On ma swoje źródło zapewne wiele lat jeszcze przed zapoczątkowaniem reform w Polsce. Proszę pamiętać, że potrzebę wprowadzenia reform organizacji wymiaru sprawiedliwości sygnalizowały różne środowiska na przestrzeni ostatnich 30 lat po transformacji ustrojowej. Taka reforma nie została dokonana do chwili obecnej. Pragnę zwrócić uwagę, że my tutaj w Ministerstwie Sprawiedliwości mamy przygotowany cały pakiet reform, który odpowiada na te postulaty różnych środowisk, które miały miejsce zarówno ze strony środowisk sędziowskich, przedstawicieli także Stowarzyszenia Sędziów Justycja, jak również innych przedstawicieli nie tylko środowisk sędziowskich, prawników, a także przedstawicieli władz poprzednio tutaj realizujących swoje zadania. Ta reforma, którą byśmy chcieli wprowadzić, zniweluje wiele różnych podziałów pomiędzy sędziami, ujednolicając status sędziego i ten podział, który ma miejsce w tej chwili, ze wszech miar należy ocenić w sposób negatywny. Tak nie powinno być. Środowisko sędziowskie powinno być apolityczne, powinno być merytoryczne. Proszę pamiętać o tym, że zawód sędziego to jest zawód szczególnego rodzaju, który polega tak naprawdę na służbie społeczeństwu. I tego nas wszystkich jako sędziów uczono w trakcie aplikacji, a także w trakcie długiej praktyki zawodowej. O tym należy pamiętać. Czy reformę wymiaru sprawiedliwości uda się w takim razie dokończyć, pani minister? Stan na dzisiaj. Ja mam taką nadzieję, że uda się ją dokończyć. My jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o legislację. Natomiast kwestie dotyczące już zapoczątkowania czy wprowadzenia takiego procesu reform, to są już decyzje natury niemerytorycznej, raczej natury politycznej, więc mam nadzieję taką wyrażam, że będzie to możliwe. Mm-hmm. Serdecznie dziękuję za informację, za rozmowę. Naszym gościem była wiceminister sprawiedliwości, pani Anna Dalkowska. Dziękuję pani minister, dobrego dnia, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo, do widzenia państwu, do widzenia pani redaktor. Do widzenia, dziękując za uwagę. Przypominam jeszcze, Igor Tuleja w tygodniku Newsweek mówi tak: nie wyobrażam sobie, że mógłbym orzekać w jednym składzie z kimś, kto dziś ściga wolnych sędziów, powinniśmy zapamiętać ich nazwiska. To jest bardzo takie mocno powiedziane, żeby za 5 czy 10 lat znowu gdzieś nie wypłynęli, mówi sędzia Igor Tuleja, na którego, uwaga, cytat, zawziął się Zbigniew Ziobro. To jest stan tej batalii na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. W tym punkcie programu za chwilę do państwa wrócimy.